Witam Cię, Mateuszu. Dziękuję bardzo, że przyjąłeś moje zaproszenie na rozmowę. I was super. Wiesz co, zacznijmy od tego, jeżeli możesz powiedzieć kilka słów o swojej drodze dziennikarskiej, o swoim wykształceniu. Czy planowałeś bycie dziennikarzem, czy to wyszło gdzieś tam przypadkiem, czy mały Mateusz zaplanował sobie w pewnym wieku, że zostanie dziennikarzem i teraz spełnia swoje marzenia? Głęboko wierzę w to, że nauczyciele inspirują, że oni rzucają iskrę. I tak było w moim przypadku, ponieważ robiliśmy w szkole, w liceum, gazetkę szkolną, której redaktorem naczelnym zostałem w pewnym momencie, natomiast on ją składał, pilotował pracę i był takim twórcą, w sensie ojcem tej gazetki szkolnej, nauczyciel, polonista Ryszard Mścisz. I ja pisałem tam teksty. W związku z tym, że większość redakcji figurowała tylko w stopce i nic nie robiła, to trzeba było zapełniać szpalty. Powiedzmy, że gazeta miała 20 stron, no to czasami ja pisałem 18 stron, a ten nauczyciel dwie. I ta gazetka wygrała ogólnopolski konkurs. Raz, drugi i trzeci. I to była taka inspiracja, to był taki sygnał, że robimy coś fajnego, co jest docenione zewnętrznie. A poza tym już jako licealista wysyłałem różne swoje teksty pisane na konkursy, na przykład konkurs organizowany przez Gazetę Wyborczą i Michała Ogórka, redaktora, dla młodych twórców piszących felietony. I tam na przykład zająłem drugie miejsce, pisząc artykuł polityczny. Pojechałem odebrać nagrodę do Katowic. I zmierzam do tego, że to były takie sygnały zewnętrzne, że może warto byłoby pójść w dziennikarstwo. I takim kluczowym momentem było wygranie indeksu na studia na Uniwersytet Warszawski w konkursie dziennikarskim organizowanym przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia i UW. I tam był taki myk, że nie dość, że dostawałeś indeks, to jeszcze płacili ci stypendium, więc nie obawiałeś się o kwestie materialne, socjalne. Szedłeś do akademika, dostawałeś stypendium socjalne, później jeszcze stypendium od fundacji i można było spokojnie się uczyć, pracować, mając tę świadomość, że jest jakieś zabezpieczenie minimalne, więc będę miał na bułkę z piwem. Tak, taką studencką. I wiesz co? I krok po kroku to wszystko, cały świat zewnętrzny też przekonywał mnie do tego, żeby zostać dziennikarzem sportowym. I od pewnego, mam wrażenie, momentu nie było już powrotu. To znaczy nie było już pomysłu B na siebie, jakiegoś alternatywnego rozwiązania, bo często dziennikarze, ci młodzi, a także ogólnie odbiorcy pytają się, czy pana ten zawód nie męczy. No ale do jasnej cholery, co ja mógłbym robić poza dziennikarstwem sportowym? No właśnie miałem się o to zapytać, czy jakiś plan B był, ale rozumiem, nie było. Nie było i nie ma. Dobra, a teraz już tak przechodząc do tego, co teraz robisz, jakbyś tak mógł pokrótce powiedzieć, jak wygląda współcześnie praca w telewizji? Ja może Ci powiem o takiej rzeczy, która jest szczególna, to znaczy o zmianach, bo ja wszedłem do dziennikarstwa w roku 2007, kiedy prasa była jeszcze, choć gasnącą potęgą. Pamiętam, że wtedy, możesz sobie to sprawdzić w statystykach, Wyborcza sprzedawała 500 tysięcy egzemplarzy, Dziennik sprzedawał blisko 500 tysięcy. Fakt miał 700 tysięcy, Super Express 600, Rzeczpospolita 250. Jakbyśmy to wszystko złożyli, pewnie wyszłoby dziennie ponad 2 miliony sprzedawanych egzemplarzy gazet. Pisanie do internetu było traktowane jako dziennikarstwo parszywe. Ja pamiętam w redakcjach sportowych, kto pisał do papieru, ten jest nobliwym dziennikarzem, kto pisze do internetu jest dziennikarzem drugiej klasy. Po drugie, było coś takiego jak kategoryzacja. Jeżeli ja jestem dziennikarzem prasowym, to zajmuję się dziennikarstwem prasowym. Czasami idę występować w roli eksperta w telewizji, tak, ale jako reprezentant tej gazety. I pamiętam, że mnie zapytał profesor na uczelni, jakim dziennikarzem sportowym chciałbym być. Ja powiedziałem, że dobrym. A on mówi, ja pytam o specjalizację. I już wtedy, nie wiem, to się wzięło samo ze środka, czułem, że trzeba robić wszystko. To znaczy dobrze pisać, starać się mecz skomentować, poprowadzić studio, audycję radiową, ponieważ w pewnym momencie to się zatrze. Nie będzie już tego podziału na różne segmenty. Będą od nas wymagać w dziennikarstwie w przyszłości wszystkiego. I widząc te spadające statystyki sprzedaży gazet, rosnącą potęgę internetu, później ekspansję social mediów, zdałem sobie sprawę, że ci dziennikarze sportowi, którzy w 2008 roku uznawali internet za medium drugiej kategorii, albo bardzo szybko przeszli do internetu i się z nim przeprosili. Albo ich teraz nie ma. Albo ich teraz nie ma. Oni kiedyś nie chcieli pisać w internecie, później internet nie chciał ich.
I to było smutne. I ta lekcja z roku 2007, 8, 9, 10 nauczyła mnie takiej elastyczności. Więc jeżeli powstaje platforma TikTok, w której jest masa osób i do których można dotrzeć. Jesteś tam aktywny. Bardzo aktywny, to ja nie zmieniając w ogóle swojego dziennikarskiego emplua osobowości, bo nie tańczę przed kamerą, robię rzeczy, które uważam, że są moje, na nową platformę, bo chcę dotrzeć do innego odbiorcy. I dla mnie największym komplementem jest to, jak ktoś pisze, w ogóle nie interesuje się piłką, ale oglądam pana TikToki, bo dzięki może mojej osobie, ta osoba za chwilę zacznie oglądać mecze reprezentacji, a później wkręci się w świat piłki nożnej. Więc TikTok jest kolejnym przykładem. Jeżeli pojawi się nowa platforma, na przykład Konesso, i tam będzie mnóstwo osób, to warto będzie tam iść. Okej. No tak, trzeba podążać za trendami jednak poniekąd, no i trzeba być obecny w tych mediach. Trzeba być, bo dziennikarz nie może pisać do szuflady, nie może tworzyć do szuflady. Leopold Tyrman w dzienniku napisał, że on ma taką niekasnącą potrzebę dzielenia się swoją robotą ze światem zewnętrznym, dlatego musi być dziennikarzem i pasja tworzenia i też od razu eksponowania tego, pokazywania, interesowania ludzi jest moim zdaniem immanentną, podstawową cechą dziennikarstwa. Dobrze, a jakbym teraz się zapytał o ten twój kanał, czyli Two Angry Men, wasz kanał, który tworzycie wspólnie z Filipem. Jak powstał, skąd inspiracja dla tego kanału? Byliśmy w kryzysie, to znaczy ja pracowałem w upadającej telewizji Orange Sport, która sukcesywnie traciła licencję, prawa transmisyjne i komentowałem mecze pierwszej ligi. I pamiętam, że siedziałem w ząbkach na stanowisku komentatorskim, które było stworzone na rusztowaniu. Palące słońce, mecz pierwszej ligi, notabene grał tam wtedy Krzysztof Piątek w Zagłębiu Lubin. I ja pomyślałem sobie, 200 kibiców z całym szacunkiem, w ząbkach, krzyczących coś. Pomyślałem sobie, kurwa, gdzie ja jestem? To nie jest dziennikarstwo, które chcę robić i które daje mi satysfakcję. I pomyślałem sobie, dobra, telewizja, w której pracuję, nie ma praw, więc ja sobie sam muszę stworzyć taki kanał, korzystając z demokratycznego medium, jakie jest internet, który będzie mój i Filipa sensu stricto. O co chodzi? Że tam będzie taka estetyka, jaką my lubimy, że tam będzie taka częstotliwość, jaką my chcemy, że tam będą takie postacie, jakie nas interesują, bo często jest tak, że ty mówisz, mam fajny temat, przychodzisz do naczelnego i on mówi nie. A okazuje się, że ten temat się niesamowicie kliknął, jak dokument o Paulo Dybali, który ma 1 300 000 odtworzeń. I teraz historia zatacza koło, bo ja we wtorek lecę do Gruzji, żeby robić materiał o Kwiczy Kwaracheli, który może za 2-3 lata będzie piłkarzem Realu Madryt, może nie. Ale nikt by mi na to nie dał pieniędzy. Poza tym czułbym się trochę jak Zbigniew Religa, który chodzi po różnych zakładach pracy w PRL-u i żebrze o pieniądze na swoją klinikę i się irytuje, kto oglądał film Bogowie czy czytał książkę Człowiek z sercem w dłoniach, ten wie. Pomyślałem sobie, dobra, ja nie będę żebrał, ja nie będę prosił, stworzymy kanał z własnych pieniędzy, dzięki własnemu budżetowi, a później, jak się on rozwinie, będzie klikalny, to przyjdzie jakiś sponsor i zapłaci nam pieniądze, bo ja się kompletnie nie zgadzam ze starymi dziennikarzami, którzy uważają, że to jest coś podłego, kiedy dziennikarz podpisuje umowę z jakąś firmą zewnętrzną. Dlatego, że dziś dziennikarz sportowy musi być tak, twórcą, specjalistą od reklamy, gościem, który przyciąga sponsorów, produkuje. No, powiem ci taką rzecz, jadę teraz do Gruzji. I to jest dobry przykład, jak się zmieniło dziennikarstwo. Po tym spotkaniu idę testować drona. Czyli tak, ja organizuję wyjazd z własnego budżetu. Załatwiłem sobie tam tłumacza, który będzie wszystkie rozmowy robił po gruzińsku, bo chcę, żeby ludzie mówili swoim naturalnym językiem. Następnie muszę wziąć kamerę i to zarejestrować. Po rejestracji muszę to zmontować. Po zmontowaniu muszę to wyemitować na YouTubie. I jeszcze muszę na to wszystko ogarnąć swój budżet. Plus jeszcze muszę to przetłumaczyć na kilka języków. Te, co znam, to sobie przetłumaczę, żeby wrzucić napisy. Więc cały projekt od A do Z jest na głowie dziennikarza. I stara generacja tego nie zrozumie, bo stara generacja dostawała operatora, dźwiękowca, samochód, bilet. Powiedzmy, że pani producent im to ogarniała, natomiast jakaś pani pracująca w redakcji bukowała im hotel. I jeszcze dostawali dietę, którą zazwyczaj wkładali do kieszeni, żeby zaoszczędzić, a później wymienić dolary na złotówki. Więc te dwie generacje się nie zrozumieją. I czasami widzę takie z punktu widzenia
starych dziennikarzy, komentarze ex katedra o młodych, którzy nie rozumieją, że młodzi często są jednoosobowymi dosłownie działalnościami gospodarczymi. I jeżeli chcę jechać do Gruzji, chcę po raz pierwszy zobaczyć ten kraj i zrobić materiał wartościowy o świetnym piłkarzu i nie mam na to pieniędzy z redakcji, bo nikt mi za to nie zapłaci, bo tak dzisiaj to wygląda, to kurde, chyba mam prawo podpisać umowę z jakimś sponsorem, prawda? No tak, no tak. Ale jak tak mówisz, opowiadasz o tym, jak to działa teraz, to zastanawiam się, po co w zasadzie są tradycyjne media? Po co jest telewizja, po co jest prasa, radio, dzisiaj? Powiem Ci tak, tradycyjne media są po to, na przykład, żeby transmitować mecze. Ponieważ prawa telewizyjne są bardzo drogie, to jest kwestia milionów euro. Czy to będzie streaming, czy to będzie telewizja linearna, nie ma to żadnego znaczenia, bo jeżeli Ty masz swoją firmę, powiedzmy, skoro już nawiązywałem, Conesso, i Conesso jest telewizją linearną, ale może przepoczwarzyć się w streaming, bo możesz sobie na stronie oglądać, to nie ma dla Ciebie znaczenia, skąd czerpiesz fundusze, jak Ci ludzie zapłacą, czy za telewizję, czy za streaming. Ważne, żebyś dostał pieniądze, które będziesz później inwestował w prawa telewizyjne. Po co są tradycyjne media? Między innymi po to, żeby starsza generacja, której nie można wykluczyć, przywiązana do telewizji, mogła je oglądać, bo moi rodzice nie oglądają platform streamingowych, bo to nie jest ich świat i nie chcą w ten świat wejść. Po co jeszcze są media tradycyjne? Ano moim zdaniem po to, żeby utrzymywać jakichś starszych dziennikarzy, dawać im robotę. Nie zapominajmy, że jednak te tradycyjne media wciąż są bardzo oglądane. I no tak, jak jest jakiś turniej typu Mistrzostwa Świata, wiadomo, to przecież no, to są liczby takie, które, o których chyba jednak cały czas platformy streamingowe, internet może trochę pomarzyć. I patrz, to jest tak, że jedno się nie zmieniło moim zdaniem. Prawa telewizyjne, które generują największą oglądalność i które najbardziej jarają, do końca zostaną w telewizji, a publicystyka brutalnie przeniosła się do internetu. Tak, coś w tym jest. Słuchaj, a jeżeli chodzi o sposób przekazu, który prezentujesz w internecie, a w telewizji, już trochę o tym powiedziałeś, to znaczy, że na przykład może być taka sytuacja, nie wiem, czy to jest, że tak powiem, z twojego życia jakaś opowieść, że idziesz do naczelnego, on ci mówi, że nie możesz tego zrobić, czy zrób coś innego, czy nie zapraszaj tego gościa, albo kogoś konkretnego zapraszaj. Nie, ja powiem ci... Czy jest taka, no internet daje ci tą wolność, prawda? To my mieliśmy w telewizji Eleven Sports od samego początku bardzo młodzieżowe podejście, luźne, to znaczy byliśmy dosłownie dostępni na wyciągnięcie ręki, między innymi dzięki hashtagom, które były dopisane do każdej ligi, więc jak ktoś komentował sobie w mediach społecznościowych mecz Barcelony, to wpisywał to pod hashtagiem La Zabawa i te hashtagi urosły. Bardzo szybko zaczęliśmy wycinać bramki na Twittera, na Facebooka, żeby ludzie mogli sobie obejrzeć gola, a być może później kupić dostęp do telewizji. Ubiór już zupełnie inny, czyli nie panowie w krawatach, w marynarkach. Wszystko zmierzało do zbliżenia się do kierunku widza i nawet widz mógł Cię zahaczyć w mediach społecznościowych, Ty mogłeś mu odpowiedzieć, ja mam otwartą skrzynkę, więc do mnie może każdy napisać DM-a. Już szklany ekran nie dzielił Pana dziennikarza od społeczeństwa i wskutek tego też Pan dziennikarz moim zdaniem kiedyś był wolny od wielu komentarzy i nie miał głowy przepełnionej, czasami też negatywnymi. To znaczy, to było w jednym sensie dobre, że ten szklany ekran była taka granica, tam sobie ktoś coś o tobie myślał, ale do ciebie to nie docierało i tylko redaktor naczelny był oceniającym. Ja uważam, że dzisiaj problem polega na tym, że mój redaktor naczelny nie, ale wielu innych sugeruje się tym, co napiszą widzowie i na podstawie tego werbuje ludzi, co nie jest dobre, bo ja zauważam, że tak, ten dziennikarz ma elementarne problemy podstawowe dykcyjne i on został wzięty tylko dlatego, że ma propsy w mediach społecznościowych, a gdyby miał go ktoś ocenić tylko technicznie, czyli ktoś kompetentny, no to by już mu wystawił negatywną ocenę. Wielkim błogosławieństwem moim było to, że na początku pracy w dziennikarstwie jedyną osobą, która mnie oceniała, tak naprawdę był mój redaktor naczelny. I on mi zwraca uwagę na to. Redaktor naczelny, który też był wolny od czytania komentarzy, bo tych komentarzy nie było. Więc to też nie jest tak, że ta ewolucja w mediach, ta rewolucja ma tylko pozytywne cechy. Ona ma też dużo negatywnych, bo jest tak, że wiele osób stara się podlizać pewnym grupom społecznym i też dziennikarze stali się moim zdaniem mniej kontrowersyjni. Wiesz dlaczego? Dlatego, że kiedyś wygłaszanie kontrowersyjnych opinii wiązało się z tym, że mówiłeś to w telewizji, w radiu, basta, koniec.
ktoś musiał napisać list, maila do redakcji, a to już jest wysiłek. Dzisiaj jest tak, że powiesz coś na Twitterze kontrowersyjnego, na przykład jest taki sędzia Mateu Laos, który ostatnio ma słabszą formę, ale robienie z niego fatalnego gościa, kretyna, idioty, debila, który nic nie umie, tymczasem on sędziował finał Ligi Mistrzów i ćwierćfinał Mistrzostw Świata, moim zdaniem jest przesadą. Natomiast to daje lajki i dziennikarze zaczęli doskonale to rozumieć, szukać tematów, które są tak zwanymi easy likes i bardzo populistycznie podchodzić do pewnych rzeczy. Więc uważam, że to jest akurat ta negatywna część dziennikarstwa. Paweł Zarzeczny, nowy, moim zdaniem już się nie narodzi, bo nie ma ku temu środowiska, nie ma ku temu możliwości. Okej, okay, a jak to jest w środowisku właśnie dziennikarzy sportowych? Czy między wami jest rywalizacja? Jest raczej, bo mam, znaczy, czy też w ogóle jest to grupa otwarta, hermetyczna? Czy jest tak, że między redakcjami, pomimo różnic tych redakcyjnych właśnie, wy macie kontakt, lubicie się? Czy, znaczy wiadomo, że pewnie jest różnie, tak, są jakieś kwestie personalne. Natomiast jak byś ocenił samo środowisko dziennikarzy sportowych? I niczym nie różni się od innych środowisk, lekarskiego, adwokackiego i tak dalej, bo ludzie są tacy sami. Może są bardziej egoistyczni w takim sensie, że każdy myśli, że nosi buławę w plecaku. Ale powiem ci, że często jest tak, że z kimś pracujesz 5 lat, masz z nim dobry kontakt, a on później zmienia pracę, bo dostaje lepszą ofertę i nie jesteś jego wrogiem, bo odszedł do konkurencyjnego medium, po prostu się lubicie, ale się już nie spotykacie, już nie spędzacie tyle czasu, więc wiadomo, że wasze relacje się rozluźniają. Jeżeli chodzi o kwestię rywalizacji, ja nie wiem, czy jest rywalizacja między dziennikarzami o jakiś materiał, o newsa, bo ja w tym nie uczestniczę. Ja zawsze uważam, że kluczową sprawą jest rywalizacja z samym sobą, bo na przykład, czy ktoś każe mi się nauczyć chorwackiego? No nie, ale ja się uczę, bo myślałem sobie, będę chciał kiedyś zrobić wywiad z Luką Modriciem po chorwacku. Może się nie uda, może nigdy do tego nie dojdzie, ale czy do tego mnie inspiruje kolega z zewnątrz? Nie. Uważam, że kluczową sprawą jest pokonywanie własnych limitów i własnych słabości i koncentrowanie się na sobie, bo to nie jest tak, że patrzysz, czy ktoś coś zrobił, więc ja muszę zrobić to lepiej, albo cholera, on to zrobił, mnie się nie podoba, że on to zrobił. Wydaje mi się, przynajmniej z mojej perspektywy, że tak nie ma. Ja zawsze powtarzam swoim kolegom, że nie ma lepszego rozwiązania w dziennikarstwie niż założenie końskich okularów i koncentrowanie się na tym, co ja mam robić. Ja mam skomentować dzisiaj mecz Napoli? Skomentuję. Mam jechać do Gruzji zrobić materiał Kwaratskheli? Robię. Nawet nie mam czasu na analizowanie świata zewnętrznego, mam na myśli branżę. Teraz jeszcze bym wrócił na chwileczkę do samego YouTube'a i kwestii tego, czy można być dziennikarzem, będąc tylko na YouTubie? Czy można w ogóle od tego zacząć? Ja zawsze mówię do młodych dziennikarzy, że nie ma nic lepszego niż rozpoczęcie samemu, ponieważ ty później idziesz do redaktora naczelnego jakiejś telewizji i mówisz, niech pan zobaczy. Ja poprowadziłem na swoim YouTubie 200 relacji live. Ja na swoim YouTubie skomentowałem 100 meczów, po prostu, dla moich widzów. I gdybym ja był naczelny, pomyślałbym sobie, ok, 200 programów, czyli zdobył jakąś sprawność, oswoił się z kamerą, już coś kuma, dał coś od siebie na początku, zrobił to absolutnie charytatywnie, bo pieniędzy prawdopodobnie z tego nie ma, to jest już ktoś przygotowany. Dzisiaj redakcje ludzi nie uczą. To znaczy nie trafiasz jako amator i stajesz się krok po kroku kimś, kto zdobywa w tych redakcjach wiedzę czy umiejętności. Musisz przyjść jako gotowy dziennikarz. Może nie gotowy, ale już z pewnymi podstawowymi rzeczami, na które nie ma czasu, żeby dzisiaj uczyć. Wiesz dlaczego? To też się stało w dziennikarstwie. Może problemem, z drugiej strony może nie, że jest tyle transmisji, tyle obowiązków, tyle rzeczy do zrobienia, że istnieje potworne ssanie i zapotrzebowanie na ludzi, którzy dowiozą. Czyli w tygodniu trzeba na przykład skomentować 6 meczów i potrzebuje kogoś, kto będzie kompetentny, odpowiedzialny, kto to zrobi i nie ma czasu na zastanawianie się, czy on to skomentował dobrze, czy nie, z jednej strony, ponieważ te kolejne mecze galopują. Więc wydaje mi się, że dobrym takim dla dziennikarzy sportowych początkujących czy marzących o dziennikarstwie kierunkiem byłoby rozpoczęcie czegoś samemu albo w medium, które nie wymaga od ciebie wielkich umiejętności i też nie będzie poddane krytyce.
Warto trafić na przykład do jakiegoś radia lokalnego, gdzie nauczą Cię mówić po polsku, gdzie zwrócą Ci uwagę na pewne rzeczy dykcyjne, a nie będziesz miał presji takiej jak w medium centralnym. Także miliony ludzi Cię oglądają czy słuchają. Dokładnie. Każdy może być nadawcą. Dzisiaj prawda jest taka, że gdy ktoś nauczy się obsługi nawet telefonu, bo można telefonem nagrywać genialne rzeczy, może na przykład zrobić fantastyczny reportaż społeczny i wrzucić go na YouTube'a. To jest wielkie błogosławieństwo, bo pomyśl sobie, że kiedyś redaktor naczelny miał władzę absolutną, bo nie było internetu, to jak Cię nie wyemitowali w telewizji, to gdzie mieli Cię wyemitować? Kino albo telewizja. Czyli albo jakieś media typu TVN, Polsat, TVP, albo kino, no bo nie było gdzie indziej umieścić tak naprawdę wideo. Dzisiaj z wielkie szczęście nie musisz się prosić, po prostu wrzucasz i ludzie sobie to oceniają. No tak, a jak to jest z kwestiami finansowymi? Czy z YouTube'a się można utrzymać? Dziennikarz się może utrzymać? Czy... Wiesz co, jeżeli dziennikarz na przykład nagrywa vlogi w domu i gada do kamery, czego ja nie lubię, bo ja uważam, że to jest nuda, nie dziennikarstwo, to nie ma żadnych kosztów, ponieważ siedzi w domu i nagrywa. A jeżeli ja jadę i wydam na przykład na materiał o kwaradonie 10 tysięcy złotych, to mnie się nie zwróci nawet 1000. Natomiast ja wiem, że to jest dla mnie wartościowe, bo ja chodzę do programów, opowiadam o czymś i muszę opowiadać nie o tym, co przeczytałem, tylko też o tym, co widziałem, kogo spotkałem. Więc to jest rzecz niepoliczalna. Natomiast wydaje mi się, że utrzymanie się z YouTube'a będąc dziennikarzem sportowym przy potwornej konkurencji, jaką jest kanał sportowy, meczyki, przegląd sportowy, różne vlogi, blogi znanych dziennikarzy, to jest bardzo trudne. Chyba, że masz sponsora. No tak, sponsor dużo ułatwia. A jak to jest, jeżeli chodzi właśnie o uczestniczenie w programach takich internetowych, chociażby w tych kanałach, które wspomniałeś, kanał sportowy, meczyki, to znaczy czy Ty masz przyzwolenie swojej redakcji, czyli Eleven na przykład w Twoim przypadku, czy masz jakiegoś bana na konkretne, nie ma bana, programy, coś takiego, czy w ogóle to występuje w środowisku? Nie, ale zwróć uwagę, jeżeli na przykład firmy się dogadują, powiedzmy, że meczyki dogadują się z Eleven Sports na współpracę, która owocuje tym, że dziennikarze Eleven chodzą do meczyków, a my pewnie tam mamy jakieś reklamy na stronie czy na YouTubie, wiadomo, że to jest obopólna korzyść, no to inteligentny człowiek wie, że nie pójdzie do kanału sportowego, bo to jest konkurencja meczyków. To jest kwestia pewnej wrażliwości i zrozumienia pewnego schematu. To są sprawy często załatwiane wyżej, jeżeli chodzi o kwestie współpracy. Kwestie biznesowe raczej. Biznesowe, tak, bo dziennikarze sportowi mają umowy. No, ja mam umowę, która obliguje mnie do lojalności względem pracodawcy. Natomiast jeżeli mam jakiś pomysł albo ktoś przychodzi do mnie, idę do naczelnego i sobie to przegadujemy z korzyścią dla niego, z korzyścią dla mnie i jakoś się dogadujemy indywidualnie. Natomiast teraz w przypadku meczyków to mamy drogę otwartą, bo wiadomo, że współpraca kwitnie, więc nawet nie pytam, nie zawracam głowy, tylko jak mnie zapraszają, to idę albo nie idę i tyle. Okej. Okay. A na przykład w przypadku kanału sportowego, jak to jest? Czy ja rozumiem, że tak jak wspomniałeś, o tej współpracy. Kiedyś dostałem zaproszenie od Tomka Smogowskiego do Hate Parku, ale odmówiłem, bo uważam, że jest mi to kompletnie niepotrzebne. Dlaczego ja mam iść do jakiegoś medium, w którym ludzie będą dzwonić i ze mnie robić temat? Możemy pogadać o piłce, możemy pogadać o dziennikarstwie, ale o mnie sensu stricte jest to bez sensu. Więc mnie się ta idea nie podobała i odmówiłem, bo uważałem, że to jest mi niepotrzebne. Ani to nie zbuduje mojego ego, ani mi to nie da satysfakcji. Poza tym ja się źle czuję w takich sytuacjach, kiedy publicznie, nie jak teraz z Tobą, że sobie rozmawiamy na potrzeby pracy, muszę wypowiadać się na swój temat, dlatego bardzo ciężko było mi przyjąć propozycję Janusza Basałaja, żeby przyjść do dwóch foteli, ale czasami rozumiesz, jako doświadczony medialnie człowiek, że ten gość, który Cię zaprasza, musi zrobić sztukę. I on nie ma kogo zaprosić. I on sobie zaplanował, że w tym tygodniu nagra Ciebie i musisz przyjść. Znaczy musisz, powinieneś przyjść. Jak mnie zaprosił Łukasz Kadziewicz do podcastu, też sobie myślę, kurde, gość musi co tydzień zrobić podcast i kogoś zaprosić. I masz taką pewną wrażliwość i empatię, bo wiesz, że może za pół roku Ty będziesz musiał robić cykl i kogoś zaprosić. Dokładnie, dokładnie. Dobrze, a powiedz mi, czy Ty generalnie poza piłką nożną
Czy i które sporty są gdzieś tam w orbicie twoim zainteresowań? Czy zajmujesz się uprawiania i, czy interesowania się? I uprawiania i interesowania się, czy może o czymś jeszcze mówisz, bo poza piłką? Piłka nożna jest moim zdaniem parszywym sportem do uprawiania. Więc ja w ogóle w piłkę nie gram, ale uwielbiam oglądać i nią się zajmować. Biegam, pływam, chodzę na siłownię i to właściwie jest tyle, jeżeli chodzi o kwestie sportu. O, jeszcze gram w tenisa. To są takie rzeczy. Tenis bardzo lubię jako drugą dyscyplinę. Natomiast uświadomiłem sobie w pewnym momencie, że żeby być najlepszą wersją samego siebie, czyli kontrolować wiele lig europejskich, na przykład iść do misji futbol i mówić o różnych ligach, trzeba się skoncentrować na piłce nożnej. Poza tym nie chciałbym dzielić czasu piłka nożna, nauka języków obcych, swój jakiś tam osobisty z jakąś inną dyscypliną, bo byłoby to kompletnie bez sensu. Więc jak już jestem tej branży, czyli angażujesz w 100% w jedną dyscyplinę. Jedną dyscyplinę, dokładnie. Okay, a skąd zambiowanie do Ligi Włoskiej? To były lata 90., więc Liga Włoska była potężna. Poza tym nasz sąsiad pracował we Włoszech i czasami przywoził mi gifty i te prezenty La Gazzetta dello Sport, czy różne magazyny, Gerin Sportivo, one wyglądały jak z innego świata. Były kolorowe, pachnące, miały lepszy papier, naklejki Panini, koszulki piłkarskie. A poza tym Włochy to bel paese, piękny język, świetny kraj, pewnie dla turystów bardziej niż dla mieszkających. I tak już tą piłką włoską od lat 90. jako dzieciak podróżowałem, jednocześnie kochając Ligę Hiszpańską, bo myślę, że wielkim atutem naszym w miejscowości Jeżowe było to, że my dookoła nie mieliśmy klubu do kibicowania, więc my nie mogliśmy zostać lokalnymi ultrasami, fanatykami jakiegoś klubu poza swoim lokalnym małym, bo go nie było, nie było klubu w Ekstraklasie. Siarka i Stalowa Wola już powoli gasły. Więc my interesowaliśmy się piłką zagraniczną, piłką całościowo, więc kochaliśmy, jak trzeba było oglądać mecz Bundesligi, to oglądaliśmy. Jak trzeba było oglądać Ligę Hiszpańską, to oglądaliśmy. Po prostu, żeby poszerzać swoją wiedzę i mieć satysfakcję z oglądania piłki. I często ludziom jest trudno zrozumieć, że Mateusz Święcicki jedzie na jakiś mecz i nie kibicuje nikomu, bo ja pojechałem często jeszcze na mecze, jako kibic. Pojechałem ostatnio na mecz Marsylia-Paris Saint-Germain w Pucharze Francji, nie kibicując nikomu. Co mnie to obchodzi, kto wygrywa? Ja chcę zobaczyć dobry mecz, dobre widowisko, siąść między ludźmi i przeżyć jakieś uniesienia, emocje, stadion, to wszystko jest super. I kiedyś tłumaczyłem to jednemu widzowi Eleven Sports, lecąc na El Clasico, że proszę pana, pamiętam taką dyskusję, on tego nie mógł zrozumieć. Ja mówię, niech pan zwróci uwagę, telewizja kupiła mi bilet lotniczy, telewizja daje mi dietę, telewizja płaci mi za taksówkę, telewizja wynajęła mi zajebisty hotel i jeszcze ja wchodzę za darmo na akredytację na mecz. Co więcej panu powiem, oni mi jeszcze za to zapłacą. Czyli coś, co jest de facto, w cudzysłowie, oczywiście za darmo, za każdy element pan musiał zapłacić. Dojazd na lotnisko, lotnisko, bilet lotniczy, mecz, hotel, jedzenie na miejscu i jeszcze pan na koniec nikt nie zapłaci za wykonaną robotę. Więc dlaczego mam komuś kibicować? To jest inny poziom, inny level przeżywania emocji, zupełnie inna przestrzeń i tego nigdy moim zdaniem nie zrozumie kibic, a wiadomo, że od dziecka, bo to się rodzi zawsze od sympatyzowania z jakimś klubem, to blisko mi było do Milanu i blisko mi było do Walencji. I tak muszę powiedzieć, że czasami na potrzeby właśnie ludzi, niech pan powie, komu pan kibicuje, bo na pewno. Mówię, dobra, Milan, Walencja, punto. A kibic Realu Madryt i Barcelony nie rozumie, że można nie kibicować Realowi i Barcelony. Widzę Hiszpańską. No tak. No ale w ogóle to, co jest we Włoszech, co się dzieje wokół piłki, jest niesamowite. Ja też, jak podróżując, nawet ostatnio byłem miesiąc temu w Neapolu, to co tam się dzieje teraz jeszcze jakby na tej fali, na tej fali formy Napoli, to jest w ogóle... Cudowne. Tak, to jest niesamowite. Na każdym kroku Maradona właśnie... Właśnie, zwróć uwagę, to jest jedyne miasto, nawet Barcelona tak nie ma z Messim, absolutnie. To jest jedyne miasto podporządkowane tak jednej postaci piłkarskiej. Napoli jest miastem Maradony i nie ma innego takiego miejsca na świecie, drugiego. To jest wyjątkowe. Tak, tak, to zdecydowanie. To mnie zrobiło takie wrażenie, bo ten Maradona jest wszechobecny w każdej restauracji, na każdym murze. Jeszcze w ogóle przeżyłem ciekawą historię, bo jadąc pociągiem gdzieś tam z Neapolu w kierunku Wezuwiusza, jadę tym pociągiem, nagle ten maszynista zaczyna trąbić. Zastanawiam się, o co chodzi, czy coś się stało, nie wiem, czy kogoś pozdrawia, jakiegoś kolegę, który stoi obok tych torów.
nagle wchodzę sobie na telefonie do jakiejś aplikacji, sprawdzam wynik meczu, bo Napoli grało wtedy akurat ze Specją. No i patrzę, był gol. No i on dosłownie w tym momencie zaczął trąbić tym pociągiem. 10 minut później znowu trąbi. I oglądał mecz zamiast zajmować się jazdą pociągiem, a później wypadki są przez to. No właśnie, więc to nie polecamy tego nikomu zdecydowanie. A czy masz jakiegoś swojego idola dziennikarskiego, wzór do naśladowania, kogoś, na kim się wzorujesz właśnie? Uważam, że są takie elementy, które można ukraść z każdego dziennikarza, bo całościowo pewnie patrzysz na niego, mówisz, nie, ja w tym nie jest dobry. Nie chciałbym być taki jak on, ale na przykład dykcja Szaranowicza i praca nad głosem Szaranowicza, inteligencja i błyskotliwość Zarzecznego i oczytanie, to są takie dwa elementy, dwie cechy z różnych osobowości, które bym kupił, które mi imponowały. I Paweł dał wskazówkę prostą, że żeby o czymś opowiedzieć ludziom, trzeba zainwestować w wiedzę, czyli przeczytać, dowiedzieć się od kogoś innego, albo zobaczyć, albo przemyśleć sobie. I to jest kluczowa rzecz. Czyli on pokazywał, że nie ma dróg na skróty i że trzeba być takim erudytą na zasadzie nie czytaj tylko o piłce, czytaj o różnych rzeczach. A Szaranowicz jeszcze mi imponował taką miłością do sportu uprawianego, bo on był entuzjastą tezy, że dziennikarz sportowy, aby wtopić się, zrozumieć sportowca, musi sport uprawiać, to znaczy on się musi zmęczyć. Czasami musi pokonać pewną granicę, więc jak ja biegnę 10 km i już nie mogę, to mówię sobie, kurde, to ciągnę jeszcze do 12 i te 2 km są koszmarne, ale są takim psychicznym wysiłkiem i ja uważam, że to bardzo pozytywnie wpływa nie tylko na kondycję psychiczną, fizyczną i tak dalej, ale na zrozumienie sportu takim, jakim on jest. Poza tym dziennikarz nie może być gruby. No nie możesz siedzieć gruby w telewizji, opasły, mając niesportową sylwetkę i mówić, że ta drużyna się źle przygotowała fizycznie do sezonu, no bo to jest raczej... Trochę komedia. Tak i boli mnie to, że nie ma czegoś takiego w dziennikarstwie sportowym jak takie gremialne uprawianie sportu, że na przykład na 100 dziennikarzy 95 zasuwa. To są raczej jednostki. A ktoś z zagranicy ewentualnie? Masz kogoś, od kogo upatrujesz jakiś tam cech, zachowań? Bardziej od telewizji. Na przykład absolutnie postrzeganie obrazu i dźwięku i montażu zmieniła włoska telewizja DAZN moje. Wychowałem się na takich statycznych ujęciach, na tych kamerach, na statywach, tych operatorach rozkładających przez 40 minut te światła i tak dalej, a tu trzeba pyk robić od razu, działamy. Dynamika, montaż, dźwięk, bo takie są też wymagania współczesnego człowieka, żeby go fajnie bodźcować co 2 sekundy, to na pewno, mówiąc tak strukturalnie, ta telewizja zmieniła moje postrzeganie obrazu, dlatego cholernie ważne jest oglądanie. Jak chcesz robić dobre wideo, to dużo oglądaj. Jak chcesz mówić ładnie, to dużo czytaj i mów do siebie w domu. Jak chcesz dobrze komentować, to analizuj swoje mecze, żeby eliminować błędy. I nie podpalaj się tym, jak ktoś powie, że a znakomicie pan mecz skomentował. Bo sam wiesz, czy skomentowałeś dobrze, czy nie, bo się odsłuchasz. Chociaż odsłuchiwanie siebie jest męczące. Jest męczące, bo człowiek mówi, nie, jak powiedzieć. Też trochę w tym temacie był ten temat poruszany w kontekście Dariusza Szpakowskiego. Mam wrażenie, że on gdzieś tam popełnia te błędy w swoim komentarzu, że to jest może trochę spowodowane tym, że on już nie wiem, nie do końca czuje, jakby, nie wiem, nie do końca już ta jego pasja do sportu czy do futbolu wygasła, czy też być może jakby nie wiem, w pewnym wieku już nie masz tego samozaparcia, żeby się poprawiać. Znaczy ja mówię o tych głosach, które gdzieś wyczytałem. Ale tak, na przykład jest tak, że piłkarz już jak jest coraz starszy, to jest coraz wolniejszy. A dziennikarz, który ma lat 70, to jest naturalne, że już pewne błędy się pojawiają, moim zdaniem. I on powiedział mi ostatnią mądrą historię. Finał Mistrzostw Świata. Dokonano 10 zmian. Ja w pewnym momencie miałem nowy skład na boisku. Weź to wszystko poogarnij. Stres, presja, słuchanie Sebastiana Mili, współkomentatora, 10 zmian. Po zapisywaniu sobie tego wszystkiego, ja myślę, że ja w jego wieku już nie będę nic ogarniał. Więc ja go podziwiam, że on jest w stanie komentować takie wydarzenia, będąc w takim wieku i że ma taką żywotność, wciąż energię dużą do życia i błyskotliwość umysłu. Natomiast uważam, że w pewnym momencie, 2-3 lata temu ewoluował i skoncentrował się już absolutnie na emocjach, nie na wchodzeniu w jakieś analizy meczowe i to mu na dobre wyszło. Świetnie skomentował ostatni mundial. No tak, wszyscy tak mówili, chociaż głosy były wcześniej różne, tak.
Dokładnie. To jeszcze tak na koniec, już trochę do tego nawiązaliśmy, ale się podpytam jeszcze o sympatie kibicowskie. Nie będę komu kibicujesz, bo to już jakby gdzieś tam ustaliliśmy. Natomiast czy dziennikarz może kibicować jakiejś drużynie? Myślę, że tak, bo wiesz co? Jak gra Milan, to ja nawet jestem bardziej krytyczny wobec Milanu, bo sobie tak mówię, no ci ludzie mnie kojarzą z Milanem, więc muszę im bardziej dołożyć. Muszę być ostrzejszą wersją samego siebie. Natomiast wydaje mi się, że każdy z nas zaczyna miłość do piłki od sympatyzowania albo kibicowania jakiejś drużynie. Nikt nie może przewidzieć w wieku 6 lat, że będzie dziennikarzem. Więc co, nagle masz skasować swój życiorys i wymazać gumką to, co było wcześniej? Nie, to jest niemożliwe. Ale wydaje mi się, że jeżeli chodzi o dziennikarstwo, to kluczową sprawą, którą trzeba w sobie pielęgnować, to jest ciekawość drugiego człowieka i chęć spotykania się z drugim człowiekiem. Bo jak pytasz mnie, jak media ewoluują, to ja ci powiem, że ewoluują w stronę siedzenia na dupie i robienia dobrego researchu. Bo dziś ty możesz sobie za pomocą karty kredytowej wykupić dostęp do wszystkich mediów na świecie. Od argentyńskie, przez brazylijskie, po włoskie, hiszpańskie, angielskie, wszystkie. I po co ty masz na przykład docierać do, nie wiem, pierwszego trenera Romelu Lukaku, skoro ty sobie to przeczytasz w belgijskim medium i opowiesz. Natomiast no ja ostatnio pół roku starałem się o wywiad z Radżą na Ingolanem, co było męczące. W pewnym momencie się zgodził, nie ma problemu, powiedział przyjeżdżaj tu i tu o godzinie 12, jutro masz być, trzeba było kupić bilet szybko. A tyle wywiadów udzielił i w sumie to ja mógłbym to opowiedzieć, kim jest, jakie miał odpały, ale lepiej było go spotkać, bo to daje ci satysfakcję, że okej, ja jestem dziennikarzem, który to zrobił. Kapuściński kiedyś napisał, że ludzie dzielą się na dwie kategorie, tych, co chcą podróżować i coś ich pcha i tych, co chcą siedzieć na tyłku. Ja uważam, że dziennikarstwo domowe, dziennikarstwo, które polega na vlogowaniu i gadaniu do kamery jest odtwórcze, jest jałowe, może się ogląda. Ale ja też robię TikToki, siedzę w domu, opowiadam historię i to czasami ma milion wyświetleń, czasami pół miliona, czasami 300 tysięcy i okej, to się ogląda. Ale czy to daje mi taką satysfakcję jak wywiad z Naingolanem, który obejrzało na YouTubie 25 tysięcy? No nie, ale wiem, że też muszę robić tego TikToka, bo ludzie chcą to oglądać, więc trzeba pewne rzeczy wypośrodkować. Natomiast ja zawsze mówię młodym ludziom, spotykajcie drugiego człowieka, bo jeżeli ty, hipotetycznie teraz mówię, dotrzesz do... Podam ci prosty przykład. Był taki zawodnik Nika Kaczarawa. On grał w Lechu i w Koronie Kielce, Gruzin. Ja go kiedyś poznałem, my się obserwujemy w mediach społecznościowych. I kilka dni temu wszedłem w Transfermarkt. Lista trenerów, z którymi współpracował Kwicza Kwaratskhelia. Ja patrzę, że Spalletti to jest trener, u którego on zagrał, powiedzmy, 30 meczów. A drugi jest Kachber Kaczarawa. Klikam na Kachbera Kaczarawę, to jest ojciec Niki. I piszę do Niki, że jadę do Gruzji, czy ojciec mógłby mi udzielić wywiadu na temat Kwiczy, bo prowadził go, u niego debiutował w seniora w Tbilisi, prowadził go. On mówi, słuchaj, nie ma problemu. Więc kontakt z Niką Kaczarawą umożliwił mi rozmowę z jego ojcem, czy umożliwi w Batumi 7 we wtorek. Właśnie dlatego, że poznałem wcześniej jego syna, który ani nie był jakimś super piłkarzem, ale po prostu ja lubię ludzi, to się z ludźmi spotykam i tak dalej. To samo z Walerianem Gwilią, który grał w Legii, teraz w Częstochowie się rehabilituje. To jest kolejna postać. Nigdy nie wiesz, kto ci się przyda. Nigdy nie wiesz, kto da ci kontakt. Więc uważam, że spotykanie ludzi, obcowanie z ludźmi jest esencją dziennikarstwa. A dzisiaj niestety to 21-wieczne dziennikarstwo zamyka się w domu. Ty też mogłeś się ze mną połączyć na przykład przez Skype'a. No i dobrze, byłoby dla mnie łatwiej, bym siedział w domu. Dla ciebie łatwiej, bo siedziałbyś w domu, ale spotkaliśmy się, zobaczyliśmy się i sympatycznie. I bardzo miło. Dobra, to dziękuję. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo.